Witam wszystkich w wyjątkowym materiale. Tworząc serię Starożytne Cywilizacje, tematów do omówienia, jak sami wiecie, nie brakuje. Pod jednym z filmów o Sumerach pojawiła się bardzo ciekawa propozycja stworzyć film o starożytnej Korei. Podjąłem się tego wyzwania i muszę przyznać, że była to bardzo ciekawa przygoda. Jej efekty widzicie na ekranach. Patronką odcinka jest młoda Lena, której ojciec był autorem wspomnianego komentarza i z którym wymieniłem kilka maili. W tej produkcji przedstawiłem historię cywilizacji koreańskiej od neolitu, płynnie przechodząc w epokę starożytności, omawiając pierwsze federacje plemienne Korei oraz pierwsze królestwa na tych ziemiach. Pozostawiłem także bardzo szeroko otwartą furtkę do kontynuacji dokumentu, bowiem starożytna Korea to temat niezwykle szeroki. Nim zaczniemy, trzy szybkie ogłoszenia. Po pierwsze, jeżeli macie propozycje jakichś starożytnych cywilizacji azjatyckich, które chcielibyście, abym omówił, napiszcie je w komentarzu. Przygotowuję powoli już film o Dolinie Indusu, w przyszłości pojawi się także seria o starożytnych Chinach, jednak tematów Azji na pewno nie brakuje i po prostu jestem ciekaw, jakie są wasze propozycje. Po drugie, jeżeli macie ochotę, możecie stać się częścią projektu Historyczny To poprzez zostanie patronem na Patronite lub YouTube albo poprzez dowolną wpłatę na portalu Tipli. Wszystkie środki są przeznaczane na rozwój kanału, a jak wiecie lub dopiero się dzisiaj dowiecie, jest co rozwijać. Po trzecie, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zrób to teraz. Takie działanie pobudza algorytm, dzięki czemu moje filmy mogą docierać do szerszej publiczności. Szersza publiczność oznacza większą motywację dla twórcy. Wy w zamian dostajecie powiadomienie o każdej premierze, tak więc każdy na tym wygrywa. To tyle z ogłoszeń. Przenieśmy się teraz na Półwysep Koreański, aby poznać historię starożytnej Korei. Opowieść o starożytnej Korei zacząć należy od omówienia geografii i przedstawienia mitu o powstaniu tej wyjątkowej krainy. W kulturze koreańskiego szamanizmu utarło się podanie, że najwyższe niebiańskie bóstwo, niejaki Hanunim, zesłał na ziemię z niebios swojego wysłannika, aby ten odnalazł zagubiony przez córkę Boga pierścień. Poseł poszukiwania rozpoczął w bezmiarze nieukształtowanej wciąż ziemi, pokrytej błotem. Poszukując biżuterii, brodził, rozrzucając błoto na boki. Tam, gdzie wygarnął część ziemi, powstały morza. W miejscu, które ziemię z dołu wrzucił, powstały góry. Kanały, które mętną wodę z gór do nowo powstałych mórz odprowadzały, zamieniły się w rzeki. Tam, gdzie chodził i deptał, utworzyły się równiny. Choć legenda nie wspomina o wyniku poszukiwań, wysłannik w ich efekcie stworzył krainę, którą następnie zasiedlili ludzie. Położona dziś w zdecydowanie większej części na Półwyspie Koreańskim kraina jest niewątpliwie wyjątkowa w swym rodzaju. Na granicy półwyspu i kontynentu właściwego leżą pasma górskie, które dziś niejako stanowią granice Korei Północnej. Jednak w starożytności, w zależności od okresu czasu i zasięgu terytorialnego królestw, granice Korei były nieco inne i różne od siebie, często położone zdecydowanie dalej na północ niż dziś. Przyjmijmy zatem ważne stwierdzenie, że określenie Korei jako państwa w zależności od okresu czasu było inne i zmieniało się. Od wschodu kraina graniczy z Morzem Japońskim, choć Koreańczycy wolą nazywać je Morzem Wschodnim. Na zachód rozciągają się wody Morza Żółtego, zwanego także Zachodnim. Tam również znajduje się Zatoka Koreańska. Koreę od istotnej w kontekście tego materiału Japonii oddziela dziś cieśnina koreańska, choć nie zawsze tak było, ale o tym za chwilę. Oprócz Półwyspu Koreańskiego, ważnym półwyspem jest także Półwysep Liaodong. Największą z ponad 3000 wysp jest Jeju, miejsce występowania wczesnej kultury neolitycznej ceramiki Culmun lub w zależności od wymowy Jelmun. Na środku wyspy leży krater wulkaniczny, a w nim słynne Jezioro Białego Jelenia. Dzisiejsze terytorium Korei to w około 70% góry, które dominują na półwyspie tak samo teraz, jak i dominowały w starożytności. Na uwagę zasługuje podkreślenie najważniejszych rzek, bowiem to na nizinach, ujściach tychże i przy ich korytach powstawało pierwsze koreańskie osadnictwo. Wymienić w tym kontekście należy najważniejsze rzeki, takie jak Naktong, Kurym,
Taedong, Imjin, Amnok, zwany także Yulu, Kum czy Han, w których wpływają dwie główne rzeki pokrewne, mianowicie Bukhan i Namhan. Podobnie jest w Egipcie, gdzie w Nil właściwy wpływa Nil Biały i Nil Błękitny. Jeżeli jeszcze nie widzieliście chronologicznej serii o Egipcie, link do niej znajdziecie w opisie. Zapoznajcie się z nią po filmie o Korei, bowiem odcinków z każdym miesiącem przybywa. W takich oto warunkach naturalnych doszło do powstania jednej z najciekawszych starożytnych cywilizacji, z jaką się spotkałem. Przyjrzyjmy się teraz dokładnie, jak to wszystko się na Półwyspie Koreańskim zaczęło. Losy polityczne starożytnych królestw Korei są poznane w historii w sposób bardzo dokładny i zostaną przedstawione w tym materiale w postaci animacji, od kolejnego rozdziału począwszy. Nim jednak opowiem Wam o starożytności i o dziejach politycznych poszczególnych władców i państw, musimy spojrzeć na ziemię Półwyspu Koreańskiego oraz na tereny Mandżurii, rozszerzając nieco perspektywy czasu wstecz do czasów prehistorycznych i przeanalizować chronologię epok prehistorycznej i starożytnej Korei. Czas płynie tam bowiem nieco inaczej, a nawet jeśli płynie tak samo, to ramy epok znacząco różnią się od tych europejskich. Śladów pierwszej bytności człowieka na terenach Korei upatruje się nawet do miliona lat przed naszą erą. Warunki naturalne, w zależności od okresu, znacząco różniły się od dzisiejszych. Na terenie Korei nie ma śladów wielkich zlodowaceń. Wiemy jednak, że zmiany klimatu występowały i to one w konsekwencji wymodelowały dzisiejszą florę i faunę krainy. Także obecne ukształtowanie terenu zasługuje na wspomnienie, ponieważ akwen, który dziś nazywamy Morzem Wschodnim, stanowił niegdyś wewnętrzne jezioro. Półwysep Koreański zamykał je, łącząc się lądem z wyspami archipelagu japońskiego. Wynikało to m.in. z niższego poziomu wody Morza Żółtego, który wynosił około 100 metrów mniej niż obecnie. Dzisiejszy kształt Półwyspu Koreańskiego formował się przez cały ten czas, lecz wymiar, który możemy podziwiać na mapach topograficznych lub po prostu lecąc samolotem nad Koreą, wykrystalizował się gdzieś między 12 a 2 tysiącleciem przed naszą erą. Te ogólne informacje mają podkreślić złożoność procesów naturalnych zachodzących w paleolicie i w neolicie, nie tylko na Półwyspie, ale i na całym świecie. Sam paleolit podzielony jest na kilka faz. Wyróżniamy paleolit starszy, trwający do około 130 tysięcy lat przed naszą erą, paleolit środkowy, który zakończył się mniej więcej około 50 tysięcy lat przed naszą erą, oraz paleolit młodszy, trwający do około 12 tysięcy lat przed naszą erą. W zależności od przyjętego datowania można wyszczególnić jeszcze epokę mezolitu, bądź przedłużyć paleolit do 8 tysiąclecia przed naszą erą, kiedy to na ziemię koreańską wstąpił neolit. Nas w kontekście dzisiejszej opowieści interesuje właśnie epoka neolityczna, która zaczyna się gdzieś od około 8 bądź 6 tysiąclecia przed naszą erą. Także tutaj różnice wynikają z różnych chronologii. Około 8 tysiąclecia przed naszą erą klimat zaczął się zauważalnie ocieplać, przez co zwierzęta zaczęły migrować, a za zwierzyną ruszył myśliwy, czyli człowiek. Migracji ludności było wiele, niezwykle ciężko je zbadać, jednak dziś uważa się, że to nie jedna kultura i nie jeden lud doprowadziły do wykształcenia się pierwszych cywilizacji neolitycznych. Te były dziełem wielu ludów i efektem różnych wpływów w zależności od wspomnianej migracji. Wraz z nastaniem epoki neolitu możemy mówić o powstaniu najstarszej ceramiki koreańskiej Culmun, która pojawiła się na południu i wschodzie kraju oraz na wyspie Jeju. Mimo, że w tym okresie odnotowano kilka innych osiągnięć prehistorycznej kultury neolitycznej Koreańczyków, takich jak rozwój kamiennych narzędzi pod kątem zaawansowania i technik wykonania, to właśnie umiejętność produkowania ceramiki spowodowała, że dzięki magazynowaniu żywności można było najpierw przejść do półosiadłego, a następnie do osiadłego trybu życia. I dlatego także tę fazę nazywa się okresem wczesnego osadnictwa. Termin Culmun oznacza tyle, co wzór grzebienia. Nazwa nie powinna dziwić, ponieważ ceramika ta charakteryzowała się właśnie tym motywem, przez innych nazywanym wzorem rybich ości. Prawdziwy boom na te charakterystycznie zdobione naczynia miał miejsce w latach 4000-2000 przed naszą erą, a ich zaawansowanie stopniowo się zwiększało i rozprzestrzeniało na całym półwyspie, zwłaszcza południowym i środkowym, osiągając szczyt w swojej ostatniej fazie około 2000 roku przed naszą erą.
Obok Celmun rozwijała się ceramika Zhangyi, niegdyś nazywana najstarszą, czyli ceramika z wzorami odciskanymi. Jej początek datuje się na około rok 5000 przed naszą erą i wydaje się, że mimo, że była obecna również na południu i na wschodzie półwyspu, to rozwijała się jako druga, równoległa tradycja ceramiczna w regionie. Na północy kraju wyodrębnić można ceramikę Haiyanmun, jednak ta nie przebiła się, a w cudzysłowie popularność i najszersze rozprzestrzenienie uzyskała Celmun. Kultur wykształconych na bazie i dookoła Celmun powstało więcej, jednak ta była zdecydowanie najważniejsza i okazała się także najsilniejszą. Przynajmniej do około roku 1800 przed naszą erą. Wtedy na mapie cywilizacyjnego rozwoju Korei pojawił się nowy gracz, czyli tak zwana zwykła ceramika Mumun. Ta objęła swym zasięgiem znaczną część północy kraju i półwysep Liaodong, miejsce powstania legendarnego królestwa Kujuson. To miało zostać założone właśnie w tym okresie, a nawet i wcześniej, bowiem już w 2333 roku przed naszą erą. O Kujuson i jego losach politycznych opowiem Wam w kolejnym rozdziale. Wraz z pojawieniem się kultury ceramiki zwykłej możemy zaobserwować proces wznoszenia pierwszych dolmenów, czyli prehistorycznych budowli megalitycznych o charakterze grobowców. Okres Mumun znany jest z początków intensywnego rolnictwa i powstania złożonych społeczeństw, zarówno na Półwyspie Koreańskim, terenach północnych, jak i na archipelagu japońskim. Mumun to pierwszy taki okres, w którym ośrodki i wioski rosły, stawały się duże, a następnie upadały. Kilka ważnych przykładów to Sankumgi, Taepyeon i Eumdong. Powszechnie uważa się, że kulturę te reprezentowały osoby mówiące przede wszystkim po japońsku. Ci sami ludzie mieli dotrzeć w swojej wędrówce około III wieku przed naszą erą na archipelag japoński, żeby w konsekwencji wymieszać się z ludami tubylczymi, tworząc szczep, który z czasem przyjmie wszechznane określenie Japończyków. Przy okazji, starożytna Japonia to ciekawy materiał na film, nie uważacie? Napiszcie w komentarzu, czy byłby mile widziany. Może po Dolinie Indusu spojrzy na południe od Korei nieco dokładniej. Około 1500 roku przed naszą erą południową ceramikę grzebieniową całkowicie zastąpiła wspomniana, uproszczona kultura Mumun, stając się dominującą kulturą materialną na całym półwyspie i terenach na północ od niego. Mumun, podzielona na trzy okresy, trwała do około 350 roku przed naszą erą. W międzyczasie sporo się działo, około 1000 roku przed naszą erą, na północy kraju pojawiła się wczesna kultura brązu, w koreańskiej historii zwana kulturą sztyletów z brązu Liaonin. Mieszając się z kulturą materialną Mumun, popchnęła ją do jeszcze znaczniejszego rozwoju. Badania nad pochodzeniem brązu doprowadziły do wniosku, że koreański stop jest odmienny od chińskiego i zalicza się do odłamu syberyjskiego. Brąz przybyć miał na te tereny wraz z ludami Ye oraz Mek, które stulecia wcześniej wyruszyły z terenów Syberii. Możliwe także, że brąz przybył na półwysep nie tylko z jednego, syberyjskiego kierunku. Najwcześniejsze artefakty z tego okresu znajdują się wyłącznie w rejonie Liaonin, czyli terytorium rdzennym dla królestwa Kujuson, oraz pojawiają się nieco później w północnej części Półwyspu Koreańskiego. Taka kolejność pokazuje kierunek rozprzestrzeniania się technologii opartych na brązie. Najważniejszymi artefaktami kultury brązu są dwa rodzaje sztyletów, tzw. nóż w kształcie lutni oraz wąski sztylet. Odnaleziono także lustra z brązu, które choć są replikami tych chińskich, to jednak posiadają lokalne i charakterystyczne cechy. W tym miejscu należy powiedzieć, że to właśnie przedstawicieli kultury sztyletów z brązu uznaje się za właściwych Koreańczyków, bowiem ludy reprezentujące tę kulturę w zdecydowanej części posługiwały się językiem koreańskim. Wszystkie inne, wcześniejsze ludy, które omówię w tej produkcji, są ludami protokoreańskimi, które w wyniku mieszania się wykształciły właściwy, późniejszy etnos. Ciężko precyzyjnie określić, skąd przybyły poszczególne szczepy, z powodu znacznych migracji i mieszania się tychże, więc takie rozróżnienie będzie najlepsze. W międzyczasie, około IX wieku przed naszą erą, w kraju rozpoczęto uprawę ryżu, a w państwie rozwijały się społeczeństwa wojskowe. Około VIII wieku przed naszą erą w Korei Północnej i na terenach Mandżurii powstały koreańskie państwa miasta, w których mieszkańcy posługiwali się właśnie tym językiem.
Epoka brązu w kontekście osadnictwa to także zmiana miejsca zakładania osad, złożonych najczęściej z kilkudziesięciu domostw na zboczach gór, bowiem doliny wykorzystywano do upraw. Epoka brązu to także wznoszenie menhirów, potężnych dolmenów, których do dziś przetrwało ponad 100 tysięcy, oraz sztuka rytów skalnych. Daty około V wieku przed naszą erą na północy krainy i około II wieku przed naszą erą na południu stanowią moment wejścia państw i plemion koreańskich w epokę żelaza. Bezpośrednim, w cudzysłowie, dostawcą tej technologii byli Chińczycy, a konkretnie Chiny dynastii Yuan i późniejszej dynastii Han. Obecnie przyjmuje się, że żelazo było już rozpowszechnione na terenach półwyspu około III wieku przed naszą erą. Choć powszechnie uważa się, że nastanie nowej epoki nie wynikało z napływu nowej ludności, to pewne migracje chińskie na przestrzeni IV i III wieku przed naszą erą odnotowano. Kultura żelaza rozwijała się w już osiadłych skupiskach, m.in. u wspomnianych plemion Ye oraz Mek, które wymieszały się w przeszłości z neolitycznymi ludami tubylczymi. To także w tym miksie badacze doszukują się symbolicznego końca kształtowania się głównego etnosu koreańskiego, złożonego przede wszystkim z ludów paleosyberyjskich i tunguskich, bowiem w przyszłości nie było już tak znacznych migracji i wędrówek ludów. Era żelaza trwać miała w dwóch fazach do III wieku naszej ery, kiedy to historycy koreańscy wyznaczyli symboliczną datę wejścia ich kraju w tak zwaną erę historyczną. Sami przyznacie, że pojmowanie epok i czasów w przypadku Korei jest znacznie odmienne od naszego europejskiego dzielenia historycznych okresów. Jest to fakt, który znacząco utrudnia porównywanie kultur azjatyckich i europejskich. Starożytna Korea nie oznacza zatem okresu od 3500 roku przed naszą erą do 476 roku naszej ery, tylko posiada swoje własne rozróżnienie, które poznacie. Co więcej, w historiografii Korei spory o dokładne przejścia między epokami trwają do dziś i to, co dla jednego badacza jest świadectwem epoki żelaza, inny uznaje za artefakt epoki brązu. Ten prehistoryczny wstęp był koniecznym, aby zyskać szeroki ogląd na przeszłość kultur koreańskich i w pełni świadomie przejść do właściwej opowieści – losów politycznych, legendarnych i historycznych królestw starożytnej Korei. Dzieje polityczne Korei zaczynają się wraz z powstaniem legendarnego królestwa Kujuson. Według legendy zawartej w kronice Samguk-Yusa, założycielem państwa miał być niejaki Tangun. Potomek syna niebios Hwanunga i niedźwiedzicy zamienionej w kobietę został przez swego ojca zesłany na ziemię, aby wspomóc mieszkających tam ludzi. Założyciel kraju miał przyjść na świat w roku 2333 przed naszą erą, przybierając imię władcy brzozy Wielkiego Pana. Po utworzeniu państwa i ponad tysiącletnich rządach w 1122 roku przed naszą erą, przekazać miał władzę niejakiemu Jihi, zamieniając się w górskie bóstwo Sansina. Tak w skrócie wygląda mit założycielski najstarszego poznanego królestwa Korei. Obecnie legendę tę interpretuje się jako losy pewnego wodza Hwanunga, który wraz ze swoją świtą wyruszył z nieokreślonego miejsca w poszukiwaniu nowych ziem. Przybysze spotkali na swojej drodze dwa plemiona, których symbolami były niedźwiedź i tygrys. Tubylcze rody konkurowały o złączenie się więzami krwi z nowo przybyłymi z racji ich wyższego poziomu rozwoju cywilizacyjnego. Ostatecznie zwyciężyła grupa z totemem niedźwiedzia. W taki sposób doszło do połączenia się dwóch rodów, które w konsekwencji utworzyły z czasem rozrastającą się federację plemion z rotacyjną władzą w ramach dynastii rządzącej. Legendarny Tangun miał być pierwszym władcą zrodzonym z tego mariażu. Wszystko wskazuje na to, że jego matka, wspomniana w legendzie Niedźwiedzica, była po prostu przedstawicielką plemienia z totemem niedźwiedzia. Dynastia utworzona przez Tanguna panować miała do wspomnianego 1122 roku przed naszą erą. Nie wiemy, czy faktycznie dokładnie ta rodzina utrzymywała władzę przez ponad 1000 lat, czy jest to symboliczne założenie, jednak tak przyjmuje się w koreańskiej historii. Po dynastii Tanguna rządy w Kujuson przejąć miał niejaki Kizi, którego ród trwać miał aż do około 190 roku przed naszą erą.
Kizi, znany także jako wspomniany w legendzie Jiha, miał być chińskim mędrcem z okresu dynastii Shang, który rzekomo uciekł na Półwysep Koreański w 1122 roku przed naszą erą, podczas walk oraz przejścia władzy spod zwierzchnictwa dynastii Shang w ręce dynastii Zhou. Po przybyciu do kraju protokoreańczyków założyć miał państwo zwane Jihakujuson. Trwają spory, czy przybysz założył nowe państwo, czy też kontynuował dotychczasowe władztwo. W przeszłości najwcześniejsze zachowane chińskie kroniki, tak zwane zapisy trzech królestw, rozpoznawały państwo o nazwie Jihakujuson. Historia Jihi została rozwinięta w późniejszych tekstach koreańskich, takich jak Samgung Yusa i Yewangungi. W przednowoczesnej Korei Jiha reprezentował autentyczną obecność cywilizacji chińskiej i do XII wieku Koreańczycy powszechnie wierzyli, że Tangun nadał Korei swój lud i podstawową kulturę, podczas gdy Kizi i jego dynastia dali Korei wysoką kulturę cywilizacyjną. Wątpliwości w sprawie Kizi nie brakuje i nie można potwierdzić, czy faktycznie był Chińczykiem, czy nie. Jednak od czasów zapoczątkowanej przez niego dynastii w kraju zauważalny był skok cywilizacyjny, a na okres początków jego rządów datuje się migrację chińskich uciekinierów na tereny Kujuson. Dziać to się miało we wspomnianym 1122 roku przed naszą erą, jednak niektórzy współcześni badacze twierdzą, że legendę tę można traktować jako swoistą reminiscencję wydarzeń z IV wieku przed naszą erą. Wiemy bowiem, że w okolicach 311 roku przed naszą erą państwo Yen najechało królestwo Kujuson. Armii chińskiej przewodzi miał generał Qin Kai. Inwazja zaowocowała podbojem przez Yen znacznej części półwyspu Liaodong, przez co tereny Kujuson znacznie się zmniejszyły. Co więcej, wspomniana fala migrantów spowodowała w kraju koreańskim spory chaos i pewne zmiany polityczno-społeczne. Ponadto wydarzeniom tym niektórzy badacze przypisują rozpowszechnienie się technik używania żelaza na ziemiach koreańskich, także tych, gdzie znajdowały się plemiona Ye i Meg. Widać tutaj wyraźne przyczynowo-skutkowe połączenie z tym, co mówiłem w poprzednim rozdziale. Rządy pierwszej dynastii koreańskiej, czyli Tanguna, nazywa się dziś legendarnymi, a panowanie drugiej dynastii półlegendarnymi. Zdecydowanie więcej jesteśmy w stanie powiedzieć o trzeciej wyszczególnianej dynastii starożytnego Kujuson. Mowa tu o dynastii Wimana, kolejnego przybysza i pierwszego znanego buntownika, który doprowadził do przewrotu politycznego i spowodował koniec panowania dynastii założonej przez Kizi. Aby zrozumieć potencjalną genezę powodu przybycia Wimana do królestwa Kujuson, musimy spojrzeć na sąsiadujące z nim Chiny. Około roku 222 przed naszą erą Kujuson utraciła jakąś część swoich ziem na rzecz chińskiej dynastii Qin, która zwyciężyła w walce z Yen. Nowi władcy ustanowili na tych ziemiach swoją komanderię, na czele której stać mieli wysoko postawieni dowódcy, kupcy i urzędnicy. Od około 206 roku przed naszą erą władzę na danych landach otrzymać miał wywodzący się z pokonanej dynastii Yen niejaki Luguan, połączony więzami braterstwa w boju z najważniejszą wówczas chińską rodziną Liu Panga, który później założy dynastię Han. Z czasem Luguan, na wieść o planowanym pozbawieniu go władztwa nad ziemiami dawnego Kujuson, miał zbuntować się przeciwko Han i zaczął konspirować z Xiangnu, azjatyckim ludem koczowniczym zjednoczonym w ramach Konfederacji Plemion, z którego ręki m.in. upokarzającej klęski doznał wspomniany pierwszy cesarz dynastii Han. To właśnie z powodu Xiangnu i innych ludów stepowych, słynny pierwszy cesarz Shi Handi zdecydował się rozbudować Wielki Mur Chiński. Jednak ostatecznym zwycięzcą tego konfliktu została nowa dynastia chińska, przez co Luguan musiał udać się na wygnanie, prawdopodobnie do ziem pozostających pod zwierzchnictwem Xiangnu. I właśnie na czas przypadający na wspomniane wcześniej walki, w okolicach 195 roku przed naszą erą, u granic Kujuson pojawił się niejaki Wiman, prosząc o azyl polityczny ówczesnego władcy Kujuson, niejakiego Dzuna. Król przyjął wojownika na swe ziemię wraz z jego 1000-osobową eskortą, chcąc obsadzić wojownikami północno-zachodnie rubieże swojego królestwa, które również doznawało utrapień ze strony Xiangnu. Raczej nie utożsamia się Wimana z Luguanem, jednak możliwym jest, że przybysz był jakimś dowódcą, który w wyniku walk chińsko-plemiennych odłączył się od której ze stron.
W ostatnich latach dominuje pogląd, że Wiman był z pochodzenia Kujuson. Tezę tę podpiera się chińskimi kronikami, które sugerują, że Wiman ubierał się i wyglądał jak typowy przedstawiciel protokoreańskiej ludności. Mógł także pochodzić z ludów Mek i południowych Ye. Nie wiemy, czy władca był Chińczykiem, czy Koreańczykiem. Wiemy jednak, że wraz ze swoją bytnością na ziemiach królestwa zyskał szacunek wśród miejscowej ludności. To także może potwierdzać jego tubylczość. Prawdopodobnie podbudowany posłuchem wśród miejscowych, postanowił ruszyć ze swoim orszakiem w kierunku stolicy Kujuson, czyli do miasta Wangdongsong, w celu zdetronizowania króla Dzuna. Ten, widząc co się dzieje, zbiegł na południe Półwyspu Koreańskiego, a władzę w kraju przejął nasz główny bohater, Wiman. W ten sposób doszło do zmiany dynastii rządzącej w ramach jednego kraju, bowiem władca nie dokonał rewolucji, lecz kontynuował spuściznę kulturową i państwową królestwa Kujuson. Okres rządów władcy zwykło nazywać się państwem Wiman Kujuson od imienia założyciela nowej dynastii, podobnie jak to miało miejsce w przypadku Jiha Kujuson. W taki sposób miało dojść do powstania ostatniej wielkiej dynastii Kujuson. Władza Wimana w początkowej fazie podobała się Chińczykom, którzy prawdopodobnie zawarli z Koreańczykami sojusz wymierzony przeciwko Xiangnu. W ten sposób nowy władca zyskał spokój na zachodzie i mógł ruszyć na południe w celu podboju plemion Imdun i Cinbeon. Przez kolejnych 8 dekad Koreańczycy i Chińczycy współpracowali ze sobą w dziedzinie wymiany handlowej. Ten niezwykle korzystny dla Kujuson układ geopolityczny miał dodatkową zaletę. Pośrednictwo w stosunkach z południową częścią Półwyspu Koreańskiego, zamieszkaną przez Cin. Nazwą tą określa się grupę plemion zrzeszonych w ramach Konfederacji, która wykształcić się miała na południu Półwyspu Koreańskiego już w IV-III wieku przed naszą erą. Przez to, że znajdowali się w oddaleniu od Chin, dodatkowo przecięci wpływami Kujuson, Cin byli bardziej zacofani niż ich północni sąsiedzi, co widać m.in. po późniejszym, w stosunku do północy, wdrożeniu technologii opartej na żelazie. Początkowo korzystny dla obydwu stron, zarówno Kujuson, jak i Chińczyków układ, przestał z czasem odpowiadać tym drugim. Chcieli oni mieć wyłączność na kontakty handlowe z oddalonymi od siebie ziemiami oraz prawdopodobnie nie podobała im się polityka państwa Wimana, które coraz bardziej rosło w siłę. Ponadto Chińczycy dążyli do kontroli Mandżurii, stosując system kolonii wojskowych zwanych komanderiami, które miały stanowić bufor między właściwą granicą cesarstwa a terenami zajętymi przez koczowników. Chcąc sprawować kontrolę nad barbarzyńcami, zapanowania wielkiego cesarza Wudi, który rządzić miał w latach od 141 do 87 roku przed naszą erą, została podjęta decyzja o przygotowaniu kampanii w celu przejęcia ziem Kujuson. Pierwszy akord tego konfliktu został zagrany w duecie z niejakim Namni, przywódcą plemienia bądź plemion Ye, których tereny rozciągały się w tym czasie od rzeki Amnok do rzeki Tongia, a który podniósł bunt przeciwko Kujuson. W 128 roku przed naszą erą ambitny naczelnik przejrzmiał na stronę dynastii Han wraz z prawie 300 tysiącami mieszkańców, a Chińczycy traktować mieli ziemię Ye jako swoją kolonię, nazwaną kolonią Kangai. Po kilku latach takiej sytuacji administracyjnej słuch o naczelniku się urywa, a kolonia przestaje istnieć. Wiązało się to prawdopodobnie z buntem tubylców przeciwko zwierzchnictwu chińskiemu. Wtedy także milkną źródła o kontaktach dyplomatycznych między Koreą, czyli Kujuson, a Chinami. Po okresie ciszy, panujący w Chinach cesarz Wudi wysłał posłańca imieniem Shihi, który odbył nieudane rozmowy na dworze Kujuson. W drodze powrotnej zamordował ponadto eskortującego go koreańskiego posła królestwa, zyskując w ten sposób względy na dworze chińskiej dynastii Han. Tego było dla Koreańczyków za wiele i z Kujuson wyruszył oddział specjalny z zamiarem wywarcia zemsty na dyplomacie. Misja ta powiodła się. Tego było znów za wiele dla Chińczyków. Cesarz Wudi w 109 roku przed naszą erą zebrał wielką armię liczącą ponoć aż 70 tysięcy zbrojnych, a także flotę i wyruszył w kierunku stolicy Kujuson, miasta Wangdongsong. Koreańczycy odparli pierwszy atak, jednak kampania przeprowadzona rok później doprowadziła do ich porażki. Powodem takiego obrotu spraw było skrytobójstwo dokonane na ostatnim znanym władcy Kujuson, niejakim Ugo, wnuku Wimana.
Król padł ofiarą wymierzonego w siebie spisku, zapoczątkowanego przez jednego z oficerów lobbujących za porozumieniem z Chińczykami. W taki oto sposób na wpół legendarne Królestwo Kudzuson przestało istnieć, a Chińczycy zaprowadzili na terenach należących do nieistniejącego już państwa porządek w postaci komanderii, ustanawiając tam cztery z nich. W 108 roku przed naszą erą bunt przeciwko chińskiemu panowaniu podniósł niejaki Song Yi, jeden z popleczników ostatniego monarchy, jednak powstanie to nie powiodło się. Kudzuson nie wróciło już nigdy więcej na polityczną mapę regionu. Nim porozmawiamy o tak zwanych czterech komanderiach dynastii Han, rzućmy jeszcze raz okiem na pierwsze koreańskie państwo, czyli omówione Kudzuson. Wiemy co nieco o funkcjonowaniu wewnętrznym kraju. W Kudzuson ustanowiono pierwotnie 8 nakazów prawnych, a treść trzech z nich przetrwała do naszych czasów. Za zabójstwo groziła kara o tym samym efekcie, czyli śmierć. Kradzież piętnowano z redukowaniem delikwenta do pozycji niewolnika i służby u okradzionego. Okaleczenie bliźniego skutkowało koniecznością rekompensaty przewinienia poprzez zwrócenie ofierze lub jego rodzinie określonej, adekwatnej ilości zboża. Karano także przewinienia oszustwa, magię i świętokradztwo. Chińskie kroniki podkreślają, że społeczność koreańska brzydziła się przestępcami i wejście na drogę złego uczynku kończyło się społecznym ostracyzmem. Co do społeczności koreańskiej, oprócz króla w państwie od pewnego momentu wyszczególnić można powstanie arystokracji. Podział klasowy był nieunikniony, bowiem w kraju istniało niewolnictwo. Pod koniec panowania dynastii Wimana wyodrębnić możemy także urzędy wojskowe i cywilne, a odpowiedni urzędnicy dzielili się na wyższych i niższych rangą. Wiemy także, że prawdopodobnie istniała instytucja prawej ręki króla, doradcy, bądź ewentualnego zastępcy. Rozwarstwienie społeczne jest widoczne także w rozwoju dolmenów. Dolmeny megalityczne pojawiły się na Półwyspie Koreańskim i w Mandżurii około 2000 roku przed naszą erą, a około roku 900 przed naszą erą praktyki pogrzebowe stają się już bardziej wyrafinowane. Następnie powstały nowe formy pochówku, tak zwane kamienne cysterny, czyli podziemne pomieszczenia grobowe wyłożone kamieniem i gliniane trumny słojowe. Przedmioty z brązu, ceramika i nefrytowe ozdoby odzyskane z dolmenów i kamiennych cystern wskazują, że takie grobowce były zarezerwowane właśnie dla elity. Na koniec tego rozdziału zarecytuję wam wiersz. W księdze Kugumdzu, napisanej przez Kui Bao z zachodniego okresu Yin, poezja zwana Kumyn ma prawdopodobnie pochodzenie ze starożytnego Kudzuson. Nie przechodź przez rzekę, kochanie. Moja miłość w końcu przekroczyła rzekę. Teraz, gdy moja miłość utonęła, nic nie mogę zrobić. Dziękuję. Po skutecznym podboju i doprowadzeniu do końca legendarnego królestwa Kudzuson, cesarz Wudi postanowił zorganizować podbite ziemię po swojemu. Oficjalne chińskie dokumenty mówią nam, że w 108 roku przed naszą erą na terenach pierwszego państwa koreańskiego założył on tak zwane cztery komanderie dynastii Han. Czym była komanderia? Jednostką administracyjną w Chinach, której pojęcie i rola w zależności od okresu czasu była inna. Raz komanderie miały status zbliżony do królestw, innym razem stały poniżej powiatów. Różnie tłumaczy się także samo pojęcie, zarówno jako komandoria, jak i komanderia. Jednak o historii i zmianach w definicji komanderii opowiem wam podczas filmu lub serii o starożytnych Chinach, której produkcję rozważam w przyszłości. Nie poganiajcie mnie jednak, chciałbym najpierw ruszyć z nauką języka chińskiego. Nas w kontekście Korei interesują cztery chińskie komanderie dynastii Han, czyli po pierwsze Lelang, po drugie Linton, odpowiadająca koreańskiemu Imdun, po trzecie Cenfan, czyli koreańskie Cinbeon oraz po czwarte i ostatnie Santu. Na mapie widzicie potencjalne granice czterech komanderii chińskich na terenach Korei. Historia tych kolonii nie jest jasna, bowiem część chińskich badaczy uważa, że te, poza Lelangiem, istniały tylko na papierze. I tak już w 82 roku przed naszą erą podjęto decyzję o usunięciu Lintun i Cenfan oraz o włączeniu ich ziem pod tereny władztwa Lelang.
7 lat później Santu przeniesiono w głąb Mandżurii, w miejsce widoczne na mapie. Kwestią sporną pozostaje dokładny zasięg terytorialny komanderii, jednak z racji, że stały się one następstwem administracyjnym Kujusun, możemy zakładać, że podział mieścił się w kształcie państwa za czasów ostatniego koreańskiego władcy w 108 roku przed naszą erą. Zwróćcie także uwagę na pojęcie Han. Występuje ono zarówno jako nazwa dynastii panującej w Chinach od 206 roku przed naszą erą do 220 roku naszej ery, ale także jako nazwa rzeki, do której dochodziły przypuszczalne granice prowincji Cenfan. Kulturą Han nazywa się natomiast dorobek cywilizacyjny, najczęściej w kontekście terenów, na których wyraźny ślad kulturowy i materialny odcisnęły Chiny za czasów dynastii Han. Określenie to pojawia się także w czasach komanderii chińskich na określenie ludów zamieszkujących Półwysep Koreański na południe od rzeki o tej samej nazwie. Wcześniej plemiona te określano zbiorczym mianem Tsin, później sam Han, ale o tym jeszcze wam opowiem. Nie przejmujcie się tą wielością definicji, uważny słuchacz na pewno wyczuje kontekst, a ja także będę dbał o jasny przekaz dla tych mniej uważnych. Wracając do komanderii, bo to one są w kontekście tego rozdziału historii Korei najważniejsze. Lintun i Cenfan zostały usunięte prawdopodobnie z powodu niesubordynacji tamtejszych mieszkańców, którzy wywodzili się przecież z niegdyś niepodległego narodu Kujusun, czyli ludów Jemek, przenosząc się na południe kraju po zmieceniu przez Chiny ich państwa z mapy świata. Siłą rzeczy nie mogli być zadowoleni ze zwierzchnictwa chińskiego. Ponadto prawdopodobnie dynastii Han najzwyczajniej w świecie nie opłacało się utrzymywać tak rozbitego administracyjnie terenu, oddalonego ponadto kawał drogi od Chin, i zdecydowali się na reorganizację oraz na włączenie dotychczasowych prowincji do Lelangu. Sam Lelang, podzielony początkowo na 11 prefektur, po włączeniu rozrósł się o dodatkowe 14, stając się całkiem znacznym graczem na mapie tej części Azji. W taki sposób wykrystalizował się twór państwowy, który nazwano Lelangiem chińskiej kultury Han. Początkowo komanderia prosperowała wyśmienicie. Chińskie kroniki podają, że tereny prowincji na przełomie starej i nowej ery zamieszkiwało aż 405 tysięcy mieszkańców. Jest to liczba, która robi wrażenie. Tak wysoki poziom demograficzny wynikał m.in. z faktu, że na tereny Lelang masowo napływali chińscy obywatele, którzy szukali na tych ziemiach łatwego zarobku. Okres ten nazywa się Złotym Wiekiem Komanderii, którą rządził chiński gubernator wraz z całym aparatem administracyjnym. Złoty Wiek nie trwał długo, bowiem już w 104 roku naszej ery ludność komanderii spadła do około 257 tysięcy mieszkańców. Jako przyczyny takiego stanu rzeczy historycy koreańscy sugerują odpływ rdzennej ludności koreańskiej na południe, gdzie w siłę rosły koreańskie państwa południa, oraz fakt, że znacząco spadła ogólna liczba mieszkańców Chin. Jednak o późniejszych czasach i losach komanderii Lelang porozmawiamy w drugiej części materiału o starożytnej Korei, jeżeli wolę jego powstania wyrazicie licznie w komentarzach. Zgodnie z pierwotnym założeniem komanderie miały stanowić bufor przeciwko koczownikom, którzy szaleli na północ od Półwyspu Koreańskiego. W rzeczywistości jednak okazały się swoistym hubem ekonomicznym dla chińskiego handlu. Komanderia Lelang, w pełni kontrolowana przez cesarstwo, robiła za pośrednika w kontaktach kupieckich między Chinami a wyspami japońskimi oraz południem Półwyspu Koreańskiego i rozwijającymi się tam państwami Samhan. Przede wszystkim chodziło o przedmioty wykonane z technologii opartych na żelazie. Rozwój komanderii na terenach Korei sprawił ponadto, że siłą rzeczy okoliczne ludy podniosły swój poziom kulturowy. Lelang był więc, myślę, że można zaryzykować takie stwierdzenie, kulturowym centrum Korei. Argumentów na poparcie tej tezy nie brakuje, bowiem to dzięki Lelang Koreańczycy poznali chińskie pismo oraz język, doktrynę Yin-Yang, podstawy i zasady konfucjanizmu oraz taoizmu, czy zasady chińskiej państwowości. Mam tu na myśli na przykład reguły prawne i zasady funkcjonowania silnego państwa. Ponadto kontakt Lelangu z Chinami odbywał się nie tylko drogą lądową, ale i morską, więc migracja wpływów była nieunikniona i co najmniej dwutorowa.
W tamtym czasie Lelang był zatem prężnie działającym tworem, silną prowincją, która stanowiła jasny punkt na mapie kulturalnego rozwoju terenów starożytnej Korei. W tym miejscu nie należy zapominać o strategii Chińczyków i ich motywacjach. Wszak misją założycieli Lelang nie było przemierzanie Półwyspu Koreańskiego z kagankiem oświecenia dla nieoświeconych ludów. Chińczycy stosowali wobec Koreańczyków wyrafinowaną politykę. Poprzez swój wywiad, wysłanników i szpiegów doskonale orientowali się w układach panujących na danych terenach i świadomie dążyli do rozbijania tych silniejszych. W ich interesie leżało, aby Koreańczycy jak najdłużej pozostawali w rozdrobnieniu, bowiem nie stanowili wtedy zagrożenia. A to przekładało się na zyski dla Chińczyków. Jednak taki stan rzeczy nie mógł trwać wiecznie i co ambitniejsi przywódcy próbowali wybić się na niezależność. Przykład takiego sukcesu widzimy na południu kraju, gdzie wykształciła się silna federacja plemion Samhan, o której opowiem wam w kolejnym rozdziale. Komanderia Lelang istniała aż do IV wieku naszej ery. Wraz z początkiem nowej epoki jej pozycja osłabła, jednak o tym i o historiach, które wydarzyły się na ziemi Lelang, opowiem wam w drugiej części filmu o starożytnej Korei. To, czy on powstanie, zależy także od was. Chciałbym przedstawić wam w nim ponad 600-letni okres trzech królestw Korei oraz dodać kilka informacji o innych tworach państwowych. Zostawcie jak najwięcej komentarzy o tym, że chcecie kontynuacji, wtedy takowa na pewno powstanie. Aby zyskać pełny obraz tego, co działo się na terenach Korei w starożytności, musimy spojrzeć na południe kraju. Powszechnie wczesnohistoryczne okresy Korei dzieli się na starożytne Kujuson, okres czterech komanderii chińskich Han oraz okres trzech królestw złożonych z Kuguryo, Baekje, wymawiane także Baekje i Silla. Jest to jednak duże uproszczenie, które pomija ciąg przyczynowo-skutkowy, niezmiernie istotny w zrozumieniu ostatecznego ukształtowania się państwowości koreańskiej. Omówienie historii południa kraju chciałbym zacząć od tajemniczej federacji plemion Tsin. Jak pamiętacie z rozdziału Kujuson, południe półwyspu zamieszkiwane było przez plemiona protokoreańskie i koreańskie, które pozostawały nieco zacofane w stosunku do sąsiadów z północy, przynajmniej w ostatnich wiekach przed naszą erą. Wydaje mi się, że wynikało to z celowych zabiegów królestwa Kujuson, które robiło za głównego celnika towarów pochodzących z Chin. Prawdopodobnie wykształcenie się Tsin w zorganizowany sojusz plemion nastąpiło około IV wieku przed naszą erą. W przeszłości tereny te były zamieszkane przez protokoreańczyków, plemiona Jemek oraz ludność protojapońską, bowiem występowanie tych dwóch języków potwierdzono na tych terenach w tamtych czasach. To także przez południe półwyspu wiodła trasa ludów kultury Mumun, których zwykło postrzegać się jako lud, którego migracja na wyspę archipelagu japońskiego doprowadziła w III wieku przed naszą erą do wykształcenia się właściwego szczepu japońskiego. Nie wiemy nic o ewentualnych państwach powstałych w początkowej fazie stanu Tsin. Nie ma tam legend, takich jak te o założeniu Kujuson. Wiemy jednak, że w pewnym momencie na południu zaczęły wykształcać się pierwsze państwa. Dowiadujemy się tego z kroniki chińskiej Weizi, zwanej kroniką Trzech Królestw, pochodzącej z III wieku naszej ery. Według tego podania na południu Półwyspu Koreańskiego istniała tak zwana Federacja Samhan, złożona z trzech stanów – Manhan, Tsinhan oraz Byonhan. Przedimki przed Han miały ułatwić Chińczykom rozróżnienie plemion zamieszkałych na południe od rzeki o tej samej nazwie. W taki sposób w III wieku naszej ery dowiadujemy się o istnieniu w przeszłości federacji złożonej z sojuszu trzech koreańskich państw południa. Kiedy jednak doszło do wykształcenia się takiego podziału, kiedy Tsin zamienili się w Han, historycy jako datę początkową federacji wskazują na pierwszy wiek przed naszą erą i wydaje się to logiczne. Królestwo Kujuson upadło, a na jego terenach powstały cztery komanderie chińskiej dynastii Han, z których z czasem na polu gry pozostała jedna – Lelang. Południe, wcześniej znany pod zbiorczą nazwą Tsin, musiało zareagować na wydarzenia rozgrywane na północy. I w taki sposób mogło dojść do powstania federacji, którą w historii Korei wyszczególnia się pod nazwą okresu
proto trzech królestw. W nawiązaniu do okresu późniejszego, czyli kilkusetletniego okresu trzech królestw Korei, na który składają się losy przede wszystkim państw Koguryo, Baekje i Silla, z czego dwa ostatnie królestwa swój rodowód wywodzą właśnie z federacji Samhan. A co z przejściem Qin w Han? To prawdopodobnie tylko kwestia nazewnictwa, a plemiona Han to po prostu późniejsza nazwa plemion Qin. Oczywiście migracje następowały, plemiona zyskiwały inne nazwy, ale możemy przyjąć takie założenie. Przyjrzyjmy się zatem bliżej południowym plemionom Han i chińskim podaniom na ich temat. Na mapie widzicie prawdopodobne granice trzech federacji południa. Wykształcenie się odrębnych państwowości mogło przyjść wraz z migrantami z upadłego i pokonanego Kujuson. Wyszczególnione w ramach federacji plemion trzy stany Chińczycy podzielili na jeszcze mniejsze obszary, które określili mianem Soguk, co znaczy tyle, co państewka czy kraiki. I tak, Mahan podzielono na 54 Soguk, a Cinhan i Byonhan na 12. Soguk mogły być po prostu mniejszymi plemionami pod zwierzchnictwem dominanta. Z trzech protokrólestw Mahan było stanem zdecydowanie największym, zajmującym tereny na południowo-zachodnim terytorium Półwyspu Koreańskiego. Cinhan, jak widzicie, leżało na wschodzie, a Byonhan na południowym wschodzie. Wydaje się, że mimo podziałów zwyczaje trzech protokrólestw były bardzo podobne i łączyły ich nie tylko język oraz pochodzenie, ale i kultura. Chińczycy nazywali Han najbardziej prymitywnymi z ludów. Oburzało ich m.in. to, że w osadach otoczonych palisadami w jednych ziemiankach mieszkać mieli ludzie, niezależnie od wieku i płci. Han na co dzień zajmowali się rolnictwem, które stanowiło ich pierwsze źródło utrzymania oraz główne zajęcie. Uprawiali warzywa, proso, konopie, ryż i żyto. W związku z uprawą wykształciły się święta, które łączono z cyklami upraw. Podczas tych świąt m.in. obficie pito, bowiem w kronikach poświadczono umiejętność ważenia piwa przez Han. Hodowano konie oraz woły, jednak prawdopodobnie nie wykorzystywano ich podczas prac na roli. Co ciekawe, Han wznosili także techniczne konstrukcje, swoiste kanały irygacyjne, które miały za zadanie wspomagać i nawadniać uprawę na polach. Choć nie znamy szczegółów dziejów politycznych władców Samhan, znamy nieco ich zwyczaje. Mieli nosić bogate, jedwabne szaty oraz skórzane obuwie, co podkreślało ich status. Jako nakrycia głowy używali czapki, takiego ala hełmu z rogami wołów. Wyróżniano zarówno władzę świecką, jak i duchowną, jednak były one rozdzielone. Na uwagę zasługuje sposób inicjacji młodych chłopców, którzy w ramach tejże mieli za zadanie pracować cały dzień, nie skarżąc się na ból. Nie byłoby w tym żadnego wyzwania, gdyby nie fakt, że dzierżyli na sobie obciążenie w postaci bala z drewna, przeciągniętego sznurem pod naciętą skórą. W koreańskiej historii trwają spory co do daty końca Federacji Mahan. Dwa z trzech późniejszych państw okresu Trzech Królestw Korei wywodzić się miały właśnie z Mahan. Silla z Cinhan, a Baekje z Mahan. Byonhan miało natomiast przejść w Gaje. Tradycyjna do niedawna wersja przyjmowała, że ostateczny cios Federacji Mahan zadać miał król Onsos Baekje, założyciel tego państwa w 9 roku naszej ery. Jednak obecnie przeważa teza, że Mahan trwało obok nowych królestw południa, które z czasem zdominowały te federacje, aż do 4 wieku naszej ery. Tylko jakiś bastion, może jedno lub kilka z państwek Soguk miało przetrwać niezależnie na południu, aż do 6 wieku naszej ery. Ten materiał jest inny niż wszystkie, z racji faktu, że operuję tu na kilku płaszczyznach czasowych i często wracam do pewnych wcześniejszych historii na innej części mapy niż te już opowiedziane. Jednak złożoność koreańskiej państwowości wymaga właśnie takiego podejścia. Wraz z omawianiem rozdziałów o Kujuson oraz o czterech komanderiach dynastii Han, waszej uwadze nie mogło umknąć niejakie Bujo. Kraj położony na północ od Kujuson pojawiał się na animacjach już od 3 wieku przed naszą erą. I to właśnie na ten okres przypada zakładana data powstania tego kraju, początkowo federacji, choć niektóre głosy sugerują, że nastąpiło to wcześniej, nawet w V wieku przed naszą erą.
Pierwsze wzmianki o Bujo pochodzą z II wieku przed naszą erą i opisują wcześniejsze wydarzenia rozgrywane w Korei oraz Mandżurii. Niejakie Bujo wraz z Kujuson, Jemek i Cinbeon zostało zaliczone w poczet tzw. barbarzyńskich ludów wschodu. Podań w temacie nie brakuje, a chińskie kroniki z okresu państw walczących i z późniejszej kroniki Weiqi dostarczają nam wielu informacji na temat tego kraju. Kraju położonego na północy od, chciałoby się powiedzieć, rdzennej Korei. Chciałoby się, ale nie można tak rzec, bowiem nie tylko Kujuson uważane jest za stricte koreańskie państwo. Chińscy kronikarze jasno sugerują, że Bujo założył ten sam lud, który prawdopodobnie wcześniej powołał do życia Kujuson. O kontaktach Bujo z Kujuson nie wiemy prawie nic, oprócz tego, że państwa powołali do życia przedstawiciele tego samego szczepu. Gdyby tego było mało, to z Bujo pod koniec I wieku przed naszą erą narodziło się Wielkie Królestwo Koguryo, stricte koreańskie państwo, które przetrwało rozwijając się przez kolejne stulecia i stając się w konsekwencji jednym z trzech głównych na mapie koreańskiej państwowości naszej ery. W tym miejscu warto przytoczyć legendę założycielską drugiego chronologicznie wyodrębnianego Królestwa Korei. Koreańskie podania źródłowe mówią nam o istnieniu wschodniego i północnego Bujo. Sam Gugyusa wspomina, że północne Bujo założyć miał niejaki Hemosu, niebiański władca. Z czasem jego syn, Heburu, przenieść miał swoją stolicę do wschodniego Bujo, zostawiając północną część w rękach króla Dongmyanga, którego utożsamia się często z innym legendarnym założycielem, niejakim Cumongiem z Koguryo. Z czasem Heburu zmarł, nie pozostawiając po sobie męskiego potomka. Kolejnego władcę wschodniego Bujo wyłonić miały znów niebiosa. Możliwe, że w konsekwencji tych wydarzeń doszło do konfliktu między królestwami i faktycznie kroniki potwierdzają wystąpienie takowego w I wieku naszej ery. Koguryo powstać miało jako królestwo założone przez członka rodu, który panował we wschodnim Bujo, a więc pochodzenie założycieli tych dwóch państw mogło być takie samo, nie tylko w obrębie etnosu, ale i rodziny. Potwierdzają to znów chińskie kroniki, które mówią nam, że mieszkańcy zarówno Koguryo, jak i Buje mówili tym samym językiem oraz przestrzegali tych samych zwyczajów. Mimo to, między tymi dwoma państwami nie było miłości, co pokażą wydarzenia rozgrywane w kolejnych wiekach, m.in. gdy Bujo wspierało Chińczyków w ich walce z Koguryo w 244 roku naszej ery. Kultura materialna Bujo była ciekawą i wartą uwagi, ponieważ widoczne są w niej wpływy zarówno północne, czyli niejako ich rodzime, jak i chińskie, czyli nabyte. Wynikało to z wielopokoleniowej współpracy Bujo z Chińczykami, oczywiście z małymi wyjątkami. Wiemy, że w późniejszym okresie zachodniego Han jakaś część Bujo stała się częścią przeniesionej komanderii Santu. W 49 roku naszej ery Bujo stało się wasalem wschodnich Han, a więc niezależność państwa nie zawsze istniała. Uniezależnienie od siebie królestwa było korzystne dla Han, ponieważ sojusznik na północnym wschodzie ograniczał zagrożenia ze strony Xianbei w zachodniej Mandżurii i wschodniej Mongolii oraz Koguryo w regionie Liaodong i na północnym Półwyspie Koreańskim. Xianbei to inny lud niż Xiangnu, lecz równie koczowniczy i niebezpieczny. Kontakty z Chinami były legitymizowane przez elity Bujo, które dążyły do tego porozumienia, ponieważ podpierało ono ich rządy i zapewniało im lepszy dostęp do prestiżowych towarów Han. W Bujo istniała arystokracja, co widać po pochówkach naczelników, którzy odgrywali istotną rolę w społeczeństwie. Podczas ceremonii ich pochówku składano w ofierze nie tylko zwierzęta, ale podobnie jak w Egipcie, także niewolników. Kilka odkrytych cmentarzysk dało badaczom dostęp do ważnych artefaktów, które mimo upływu czasu zachowały się w świetnym stanie. I tak po Bujo pozostały brązowe kociołki, fragmenty broni, uprzęże końskie, biżuteria ze złota i brązu, czy wiele innych artefaktów umożliwiających rekonstrukcję kultury i zwyczajów ludu Bujo. Wyprzedzę nieco część drugą i bazując na Weizi, opowiem wam o zwyczajach Bujo z III wieku naszej ery, bowiem spisanie ich wtedy nie oznacza wcale, że nie istniały one wcześniej. Żyzne ziemie królestwa pozwoliły na uprawę przysłowiowych pięciu zbóż oraz umożliwiły rozwój rolnictwa.
Wraz z codziennymi zajęciami rolniczymi wzrastał kult i celebracja świąt związanych z porami roku i cyklami upraw. Podczas tych i innych celebracji melanż trwał kilka dni. Ogłaszano amnestię, wróżono ze spalonych wolich kopyt, czy też ofiarowano bogom zwierzynę. Uroczystość Yanggo z wykorzystaniem bębenka miała na celu nawiązanie kontaktu z niebem. Wiązało się to bezpośrednio z szamańskimi praktykami, obecnymi od czasów wprowadzenia na tereny koreańskie brązu. Hodowano zwierzęta, zwłaszcza konie, pozostałość po dawnym, koczowniczym stylu życia. Tereny państwa porastały lasy, które umożliwiły zwierzętom schronienie się w gęstwinie. To wykorzystywali mieszkańcy kraju i poprzez liczne polowania zdobywali towary eksportowe, atrakcyjne dla Chińczyków, m.in. futra czy skóry. Poświadczono także podarunki w postaci biżuterii ze złota i jadeitu. Społeczeństwo Bujo wydaje się być rozwarstwione. Wiemy o tym, że istniało niewolnictwo, a prawo należało do równie surowych jak w Kujusong. Co ciekawe, jest prawdopodobnym, że do statusu niewolniczego w przypadku popełnienia przestępstwa redukowano nie tylko złoczyńców, ale także ich rodziny. W kraju z czasem wyróżnił się główny podział administracyjny na 5 części, które wydają się odpowiadać siedzibom 5 najważniejszych plemion Bujo. W centralnej części rezydować miała główna rodzina, która zdobyła supremację. Chińskie kroniki podają, że władca Bujo w początkowej fazie pochodził z wyboru. Tak, była to pewna forma demokracji plemiennej. Nim doszło do wyodrębnienia środu królewskiego, wodza wybierano. Ten skupiał w swoich rękach pełnię władzy, decydował o wypowiedzeniu konfliktu, o zawarciu pokoju, o prawie krajowym, miał możliwość przenoszenia stolicy. Ciążyła jednak na nim odpowiedzialność za te decyzje, a jeżeli nie sprawdził się jako wódz, można było go odwołać lub nawet mógł zapłacić za swe błędy głową. Po tym, jak rządy przejął jeden ród, początkowo władza przechodziła na zasadzie senioratu, jednak z czasem sukcesja przerodziła się w dziedziczenie w linii prostej. Władca pełnił zarówno funkcję przywódcy świeckiego, jak i sakralnego. Chociaż królestwo Bujo jest czasem pomijane na rzecz bardziej legendarnego Kujusong, nie ma najmniejszych wątpliwości, że było to państwo koreańskie, założone prawdopodobnie przez ten sam lud, który utworzył Kujusong. Bujo stanowi niesłychanie istotną część historii Korei i dlatego znalazło miejsce w moim filmie. Na rok 37 przed naszą erą przypada tradycyjna data założenia Królestwa Koguryo, państwa wyłonionego z Bujo, którego założycielską legendę wspomniałem przed chwilą. Wielkiego państwa, które przetrwało kolejne stulecia, rosnąc w siłę i pisząc po drodze niesamowitą historię. To jedno z trzech królestw późnej starożytności koreańskiej, zwanej okresem Trzech Królestw, które mogą być tematem kolejnego odcinka. Historia Korei jest piękna, a wszystko co piękne nie musi się wcale kończyć. Uważam jednak, że w tym miejscu należy zrobić przerwę. Udzielam Wam głosu w komentarzach. Napiszcie, czy chcecie kontynuację tego dokumentu. To bardzo ważne pytanie, bowiem temat jest szeroki. Myślę, że druga część byłaby równie długa i ciekawa jak ta, a może nawet jeszcze dłuższa. Jednak okres Trzech Królestw Korei jest niezwykle ciekawy i myślę, że warto. Także czekam na Wasze komentarze w tej sprawie. W drugiej części chciałbym także poruszyć wątek mitologii koreańskiej i omówić najważniejsze zasady tejże. Jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę, komentarz oraz suba z dzwonkiem. Jeżeli cenicie moją pracę, wesprzyjcie kanał na Patronite lub YouTube albo poprzez dowolną wpłatę na portalu Tipli. Tymczasem dziś dziękuję za uwagę, widzimy się i słyszymy już prawdopodobnie za tydzień w kolejnej odsłonie historii starożytnego Egiptu. Trzymajcie się!